Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej. Jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone i witam was po raz kolejny na przygodzie Przebudzenie Galakronda. Ostatnio przeszliśmy trzecie skrzydło po stronie Ligi Zła, właściwie uciekliśmy przed smokami. Dzisiaj wyruszamy na to samo skrzydło, tylko po drugiej stronie konfliktu, czyli po stronie Ligi Odkrywców. To największa bitwa powietrzna w historii Azeroth. Ruszajcie w przestworza. Musimy dostać się do Dalaranu i to szybko. Bitwa nad Smoczymi Pustkowiami. Smoki ścierają się z Ligą Zła, która odpowiada brutalnym atakiem z powietrza. Bran, ruszaj w przestworza i powiedz, co tam widzisz. Ja tam widzę zgniło skrzydłego. Bran uważa, że tę potworną, gnijącą bestię da się okiełznać. Moc specjalna. Na początku twojej tury aktywuj wszystkie efekty agonii. Czyli okazuje się, że także moje. Ciekaw jestem, czy w ogóle jakieś agonie w talii będę miał. Jeżeli tak, to sympatycznie. Jeżeli nie, to trzeba uważać na kartę mojego przeciwnika. Muszę przyznać między nami, że poziom normalny z tej przygody jest dużo trudniejszy od poziomu normalnego z poprzednich przygód. Dzisiaj przez tworza opanuje śmierć. Jak się poskromiła jednego smoka, to potem już leci z górki. Co nie? Te zdradzieckie smoki dostaną nauczkę. To jak stresu rąk dinozaura. Tylko ten jest troszeczkę większy. I fruwa. Tak, to chciałem powiedzieć. Trudność tej przygody wynika z tego, że nie możemy sobie stworzyć sami talii. O, jak zrobimy tak? Czemu nie? Szkoda, że to nie ma prowokacji. Zadanie poboczne. Przyzwij trzech stronników ze zrywem. Nagroda. Przyzwij gryfa ze zrywem. Dobra, zróbmy tak. Tego nie będę niszczył, skoro on co turę atakuje jego, aktywuje jego agonię, to skorzystam z okazji. Cóż, jak widać, mój przeciwnik mi sprzyja. Jaką mam w ogóle moc specjalną? Zadaję jeden punkt obrażeń stronnikowi oraz stronnikowi na prawo od niego. A, to jest w sumie dobre! I zadanie poboczne sobie przy okazji też aktywujemy, czemu nie? Dobra, tym samym mój przeciwnik nie ma żadnych agonii, a ja tak naprawdę mam jedną, którą cały czas mi ulepsza. Od razu się kolegi pozbędziemy, bo czemu nie? O, niech będzie Alekstraza w sumie, czemu nie? Tym bardziej, że niedługo będziemy mogli jej użyć. Tak, tymczasem moje smoki są ciągle buffowane. Czyli jak tak sobie patrzę na moje punkty życia, to zaczynam się trochę o moje życie martwić. Jeżeli mam być szczery. Dobra, na pewno tego się musimy pozbyć. W sumie tego też. Trochę zmarnujemy smoka, ale trudno.
No dobra, lecimy na face. Chociaż muszę cały czas kontrolować moje punkty życia, bo zaczyna to nie wyglądać zbyt ciekawie. Oj! No to pozamiatane, jeżeli chodzi o moich stronników. No dobra, trudno. Dobra, to przyzwijmy sobie coś takiego. Oczywiście kolejną agonię po mojej stronie. Kolegów się pozbędziemy. No i dobra, i na face. Znowu ghoul. Niechaj przemówi do mnie ból. Dobra, czy ja mam Lethala? Pytanie dnia. Sprawdźmy. Jeden. Dwa. No dobra. Tylko spokojnie. Wiecie co? Gnijący smok może nam się przydać. Aha, bierzemy go, okej. Cóż, jak widać, złapaliśmy gnijącego smoka niczym Pokemona. Najpierw go musieliśmy pokonać po to, żeby go przeciągnąć na moją stronę. No dobra, mamy zwycięstwo i zobaczmy, co dostaniemy w nagrodę. Zgnito gniazdy smokowiec, okrzyk bojowy, zniszczy losowego wrogiego stronnika, jeśli masz w ręce smoka. Całkiem dobra karta. 5 many 6 na 5, czyli statystyki takie średnie. Ale dodatkowo efekt, który niszczy stronnika przeciwnika. No dobra, lecimy dalej. Ten okropny grom zestrzeliwuje nasze smoki. Potrzebna nam pomoc. Skruk, smokobójca, smokobójca na wolności? Chronia dla mu... A, chronia, Boże, w sensie, że chromi. Chronia da mu solidny odpór. Moc specjalna. Daj twoim stronnikom plus jeden, gdziekolwiek są. Rozumiem, że stronnikom w talii oraz stronnikom w dłoni też daje plus jeden. Okej, okay, to może być... to może dość szybko wymknąć się spod kontroli, chyba że mój bohater, czyli chronia, steruje czasem w sumie, więc może będzie miał jakąś dobrą moc specjalną. W ogóle smokobójca, ja to przeczytałem trochę inaczej, aczkolwiek nie powiem jak, gdyż musiałbym to zacenzurować, ale myślę, że się domyślacie, co przeczytałem. Skruka. 200! Dobra, jaką mam moc specjalną? Przyzwij echo chroni. Nie wiem, co to jest. Nie wiem, czym jest echo chroni, ale to się zaraz okaże. Smokobójcy? Mijać smoki! Musimy zatrzymać tego typka, zanim skrzywdzi kolejne. Co to jest? Porzucenie zaklęcia na innego przyjaznego stronnika. Rzuć kopię zaklęcia także na tego stronnika. Aha, dobra, i dlatego mam tyle mam w talii buffów. W sumie teraz będę buffował obu stronników. A, dobrze, czyli tak naprawdę już wiem, czemu ta walka w ten sposób wygląda, bo co turę moje karty będą coraz mocniejsze. W sumie jego też. Więc fajnie było z nim szybko skończyć. Zaraz mi z jakimś wielkim smokiem wyleci, będzie ciekawie.
pieczunią. No właśnie, między innymi na przykład coś takiego. Jak na przykład rzucimy takie coś... W sumie mogłem przyzwać chroni, nie pomyślałem o tym. Dobra, przyzwę ją. Powinienem to zrobić wcześniej. Ale tak czy siak możemy zniszczyć to, co wystawił, więc nie jest źle. Coś niedobrego, jeśli szybko go nie powstrzymamy. Też mam takie wrażenie. Ała. O, jeszcze w ogóle dostałem za każdą... Okej, okay, tego się w sumie nie spodziewałem. Moja strzała! Jak ogry przy fasoli, to cię zabiję. Kolejny sympatyczny stwór do zabicia. Dobrze, że ta broń ma tylko dwa wytrzymałości, więc dość szybko się wyczerpie. Okej, i użyć to, czy użyć tego? Wiecie co, użyjemy plus 2, bo to jest zawsze mocniejszy buff. Dobra, w sumie... Dobra, zniszczmy to. Niech będzie. Chociaż trochę to źle rozegrałem. Powinienem więcej chroni poużywać. What? Serio? Jestem ciekaw, czy on ma tylko tą kartę razy jeden. Jeżeli nie, to obawiam się, że zaraz to się dla mnie źle skończy. Nie no, sympatyczna broń. Nie ma co. Ojej, no dobra. Nikt nie pozna naszych tajemnic. Dobra, możemy zrobić tak. Możemy zrobić tak, tego się fajnie by było pozbyć, więc tego się po prostu pozbędziemy. Mam 2 punkty życia. Już ją zużyłeś na szczęście. Kurde. Nie jest dobrze. Nikt nie pozna naszych tajemnic. Chyba jest tyle smoków do ubicia. Tak mało czasu. Dobra, lecimy na face. Ale powiem wam, że bardzo fajna walka. Podoba mi się. Mimo tego, że zaraz zginę. O nie! Jeszcze broń użyję. Gdzie są moje buffy? Coś, co mi daje tamtam, by się przydało. Prawdziwej
Aha. 12. Kurczę, no i muszę użyć tego. Chyba mamy zgona. Dobrze, wiecie co? Zrobimy zrestartuj. Jak już wiemy, na czym ta walka polega, to sobie ją zrestartujemy. Chronia kontra Skruk. Nie pamiętam, jak to się potoczyło. Oj, to niedobrze. Skruk wolny! Widzi smoki, co trzeba zgładzić! Pracowity dzień dla Skruka! Pokora. Te sztuczki czasowe nie działają na Skruka! Musimy zatrzymać tego typka, zanim skrzywdzi kolejne smoki! No, zdecydowanie. Dobra, będziemy obniżać tego punkty ataku cały czas w takim razie, żeby sobie jakiś stół zbudować w miarę duży. No i mi zniszczy jedną. A jednak nie, dobra. To w sumie jest okej. Dobra, a resztą po prostu pójdę na face. No, niestety już wiemy, co się stanie. Aha. No kurde. Dobra, zróbmy tak. Miejmy nadzieję, że tego nie pożałuję. Jak ogr przy fasoli, to cię zaboli. Mhm. Dobra, niech będzie tak. Chociaż on nadal się może ze mną wytradować. Nie mam pomysłu na tą walkę za bardzo. O. Ty, bo tutaj... A bo tutaj jak się zginie, to się coś innego dzieje. Aha. Jakbym... nie działają na Skruka. Czemu ja tego wcześniej nie wiedziałem? Dobry odkrywca jest. Tyle smoków do ubicia, tak mało czasu. To dzieła! Kurde, jakbym wiedział, że... O nie, czemu ja to zrestartowałem? Ale ja głupi jestem. Ja bym tą poprzednią walkę przeszedł. A to coś nowego.
No dobra, teraz myślę, będzie lepiej, łatwiej przede wszystkim. Nie ta świeculia! Potrzebujesz błogosławieństwa? Nikt nie pozna naszych tajemnic. W sumie mam 8 man w momencie, w którym on ma 3, więc całkiem sympatycznie. Jak widać, jestem magiem. Dobra, niech będzie jeszcze Jasera do tego. O. Mikstura polimorfi też będzie bardzo fajną kontrą na mojego przeciwnika. Wystaje wielkiego stronnika, my go zamienimy w owce, jeden na jeden. O, pyk! Nie ma go. No dobra, to oczywiście cofniemy. A wystawmy sobie kolejnego stronnika, czemu nie? A resztą po prostu na face, czyli w sumie tyle. W sumie mogłem użyć... A, źle zrobiłem. Bo mógłbym najpierw nim zaatakować, zawsze do 4 punkty obrażeń więcej na mojego przeciwnika. Teraz mam w razie czego kolejny lodowy blok, więc może nie będzie najgorzej. Dobra, 114 punktów do zbicia, wydaje się całkiem sporo, ale myślę, że to nie będzie problemem. No akurat mamy fajną kontrę na strzałę, więc... jest okej. Dobra, przebijamy się zatem dalej. Trochę mam rękę zapchaną, ale to nic. O, akurat wyzwolenie z bursztynu było bardzo dobrą kartą na mojego przeciwnika. Dobra, już w sumie 2/3 punktów życia mamy zbite. Kurczę, czemu ja wcześniej nie wiedziałem, że my tutaj zaczynamy sobie drugą fazę w postaci smoka? Bym wiedział, to bym się nie poddał za pierwszym razem. Duża strzała zrobi smokowi papa. To coś nowego. Żebyś się nie zdziwił. Dobra, jeszcze 52. Myślę, że jeszcze z 3 tury i powinienem być w miarę ustawiony. Aczkolwiek to, że spalam sobie takie dobre karty, trochę mnie... boli. Teraz mamy też sporo więcej punktów życia. O! No dobra. Ale tak czy siak idziemy na face, bo w sumie mamy Litala? No dobra.
No i w sumie tyle. Jeszcze niech Gomaliego zdobije. Dobra, jak widać, drugi boss nie był trudny, trzeba było tylko ogarnąć, że jak się przegra pierwszą turę, to się ma jeszcze pierwszą fazę, to się ma jeszcze drugą. Gdybym to ogarnął od razu, to by trochę zaoszczędziło mi kilka minut życia. Dobra, mamy tymczasem rozrywacza Eonów, a krzyk bojowy, zadaj stronnikowi obrażenia równe atakowi z tego stronnika. No i mamy ostatni pojedynek, w sumie już nam zeszło z pół godziny, a mamy dwa bossy dopiero pokonane. Ostatnim przeciwnikiem... Tak jak się spodziewałem, ostatnia walka to jest to samo co po stronie Ligi Zła, tylko że tym razem będziemy po stronie Ligi Odkrywców, ale znowu to będzie walka dwóch statków, przynajmniej tak mi się wydaje. Tak, jest to powtórka z rozrywki, tylko teraz stoimy po stronie wędrowca, nie ślizgolota. Dobra, z tym na szczęście mamy doświadczenie, więc tutaj już wiemy, czego się możemy w razie czego spodziewać. Więc liczę na to, że tutaj nie będzie ciężko. Gotowe. Okej. Nie lubię tego. A to jest rakieta pokonana, więc nie jest źle. W kogo? No cóż. To niestety z działem się musiałem pożegnać. Panie, bo jakby tą rakietą poszedł... Oj, to jest dobre. To jest niesympatyczne. Trochę mi się oberwało. Zryw. Dobra, zniszczmy to. Kurczę, to też jest dobre i mi się... No właśnie. Cały stół wyczyszczony po mojej stronie. O, ale to jest na przykład dobre. W momencie, w którym będę obrywał z automatycznych ataków, to będę od razu oddawał mojemu przeciwnikowi. Chyba, że on będzie robił w ten sposób. Thank you.
Okej. Dobra, to co teraz mogę zrobić? Na pewno to musi iść pomiędzy. Ej, bez takich. No ładnie. Gotowe. Dobra, przynajmniej wszystko wyczyściłem. Dobra. O nie! Zobaczmy, co też my tu mamy. O nie, tego to musimy zniszczyć, zanim się wymknie spod kontroli. Zdecydowanie. Czas się trochę pobrudzić. Ojej. No to i podleczył. Gotowe. Z tym zaraz będzie duży problem. O tak, to się nada. No właśnie, i cały stół w tyłek. Kurczę, już za 4 atakuje. A jak na przykład? Zrobimy tak. Tym samym wrzucając do jego talii 3 bomby. Może te bomby go zabiją? To mnie bardzo niepokoi, bo to rośnie cały czas po jego stronie. Już za 5. No, niestety też to widzę. Dobra, niech będzie tak. No i dobra, kolejne bomby dla niego. Miejmy nadzieję, że je wylosuje. Dobierze właściwie. Dobra, większość stołu wyczyściliśmy, więc przynajmniej jestem uchroniony przed wiązką śmierci.
No właśnie, przynajmniej 6 na twarz nie przyjąłem, więc nie jest źle. Bo w sumie tego się właśnie najbardziej obawiałem. Kurczę, już tyle tych bombów tasowałem do talii, on w ogóle nie chce ich dobierać. Dawaj, dobieraj wszystkie najlepiej. Kurczę, nadal nie. Już za 7. No ładnie. Tego się musimy pozbyć, więc postawimy w takiej kolejności teraz moje działka. Dobra, ja się w dalszym ciągu pytam, gdzie są moje bomby, które wyrzuciłem do jego talii. Bo już jest tam z 10, jak nie więcej. Myślałem, że zaraz ja swoją dobiorę. Znaczy się tą, którą on mi wtasował do talii. To miałem na myśli. No dobra, gdzie są bomby, które mu ciągle wtasowuję? Kolejne 2 dla niego. Dobra, jedna jest. Moja wiara w załogę leci na łeb. Jeszcze 2. Jeszcze jedna. Znalazłam się w okolicznościach z gatunku niefortunnych. Dobra. Mamy go. Co prawda bomb nie chciał dobierać, ale w kluczowym momencie, kiedy ich najbardziej potrzebowałem, postanowił jednak po nie sięgnąć. Dobra, mamy zwycięstwo. Tutaj nam poszło zdecydowanie dłużej. Ale mamy Władcę Łusek, okrzyk bojowy, daj twoim murlokom boską tarczę. Trochę mi martwi to, że to jest kolejna karta dla murlok paladyna. I podniebny generał Krak, prowokacja, okrzyk bojowy, przyzwij papugę 4-2 ze zrywem, jeśli w tej grze udało ci się zagrać zadanie. Otoczyliśmy miasto. Mam nadzieję, że nie przebywamy za późno. W sumie strasznie długo nam to zajęło, ponad 40 minut. No dobra, jeżeli... Nie, stop, stop, stop. Dobra, jeżeli chodzi o bitwę nad Smoczymi Pustkowiami po stronie Ligi Odkrywców, to by było tyle. W kolejnym odcinku wyruszymy już na ostatnie, czwarte skrzydło, czyli na ostateczne starcie w Dalaranie. Ale dzisiaj to by było tyle. Dzięki wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!